100 podciągnięć, 200 pompek, 300 przysiadów, napiję się wody i ostatnia mila. Siemanko i witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmie będziemy robić challenge Marfa. Składa się on z jednej mili biegu, czyli 1,6 km. Później mamy 100 podciągnięć, 200 pompek i 300 przysiadów. I na końcu mamy także jedną milę biegu. Marfa zazwyczaj się wykonuje z kamizelką 10 kg, ale ja na ten moment takowej nie posiadam, więc będę robił ten challenge dzisiejszy bez kamizelki, a już następny challenge na pewno będę chciał zrobić z kamizelką, więc już jestem w trakcie kupowania takowej kamizelki. Cały czas szukam, żeby ona była wygodna, żeby ona cały czas się mnie trzymała, żeby miała odpowiednie zapięcia, żeby to się nie ruszało podczas biegu. A dzisiaj zobaczę, jak wyjdzie to wszystko czasowo, jeśli chodzi o challenge Marfa bez dodatkowego obciążenia. Dobra, więc ja już jestem po rozgrzewce. Zaczynamy od jednej mili biegu. Więc ja ustawiam mój zegarek na 1,6 km i lecimy, a później się zabieramy za podciągnięcia, pompki i przysiady. Dobra, więc widzimy się za jedną milę. 3, 4, 3. Trochę mnie zmyliłeś. 8 minut 35 sekund. 8 minut 40 dokładnie w sumie wyszło. 1,7 km. No lecimy 100 podciągnięć. Czas? 18. Jeszcze 12 serii. To podciągnięć, 200 pompek, 300 przysiadów, napiję się wody i ostatnia mila. Jaki czas? 27. Tylko dystans. Lecimy. Time stop. Stop. Jaki czas? 46, 32, 47. Ale wstyd. Mila była jakieś 8,50 średnio. 8,50 na milę.
Okej, okay, czas na podsumowanie pierwszego w życiu podejścia pod Challenge Marfa. Także było 1 mila, 100 podciągnięć, 200 pompek i 300 przysiadów. I na końcu jeszcze 1 mila. Zajęło mi to 46 minut, 32 sekundy i 47 sekund. Tak jak mówiłem na samym początku, nie posiadam jeszcze kamizelki 10 kg, ale niedługo takową zakupię i na pewno będzie już trening z kamizelką, czyli podejrzewam, że ten trening zajął około 50 minut, więc z kamizelką mogłoby zająć około bliżej godziny lub nawet ponad godzinę. No to był mój pierwszy taki trening w życiu, także jeszcze w szczególności, że teraz po prostu odpadł mi jeden trening na drążku w tygodniu, więc robię średnio drążek, trening na drążku robię średnio co raz w tygodniu lub co drugi tydzień, w zależności od tego, jak wychodzi z czasem, z tego względu, że po prostu w domu nie mam jak powiesić drążek. Ćwiczenia na plecy wykonuję bardziej takie jak różnego rodzaju wiosłowania lub podciągnięcia australijskie. A to nie jest jednak to samo, co podciąganie na drążku. Także podsumowując dzisiejszy trening, nie jest źle, ale zawsze by mogło być lepiej. Na pewno poprawię ten wynik, na pewno będę się starał chociaż minimalnie raz w tygodniu robić ten trening na drążku i z obciążeniem, i na dużą liczbę powtórzeń, żeby jednak ten wynik w Challenge'u Marfa poprawić. A jeszcze chciałem powiedzieć, że najgorsze właśnie dla mnie w tym dzisiejszym Challenge'u były podciągnięcia. A jeśli chodzi o pompki i przysiady, to nie miałem z tym żadnego problemu. Mógłbym pompować do oporu i mógłbym robić przysiady w nieskończoność, ale najbardziej co mnie wypompowało właśnie z sił, to były podciągnięcia. Te przysiady też już pokazały swoje na tym biegu na ostatnią milę, ale nie było źle, czasowo też było ok. Te biegi na 1,6 km trzymałem w tempie. Pierwszy bieg chyba był tam 5,20-5,25 na kilometr, więc nie jest źle, a drugi już tam wychodziło średnio 5,30-5,35, więc dużego spadku nie było. Jestem zadowolony. To co? Wielkie dzięki za obejrzenie, jeśli chodzi o materiały z przygotowań do mojego pierwszego półmaratonu. Zaczynają się one od następnego tygodnia, więc na pewno w następną niedzielę zobaczycie już pierwszy oficjalny film z moich przygotowań do półmaratonu, więc serdecznie zapraszam do oglądania, a na ten moment wielkie dzięki za obejrzenie. Na razie i trzymajcie się.